Czas w muzyce to temat 19. Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic. Do pięknego Sanoka przyjechało około 500 artystów z całego świata, by zanurzyć się w muzyce. Forum na przestrzeni czasu to 19 lat. Proszę Państwa, 19 lat twórczej pracy organizacyjnej, pracy, która zachęcała do przyjazdu pedagogów, studentów, uczniów, artystów, muzyków. Każde forum było inne, każde było z wielkimi przeżyciami artystycznymi, każde miało swoją myśl przewodnią, każde miało swoje wielkie gwiazdy. Panowania nad czasem to jest najwyższy chyba poziom artyzmu, kiedy wykonawca kształtuje, buduje ten czas, kiedy ma się wrażenie, że się przenosimy w inną rzeczywistość, inne poczucie czasu i podążamy za wykonawcą krok po kroku. W tym roku mieliśmy fantastycznych pianistów, fantastycznych artystów, którzy władali tym czasem. To jest sztuka niebywała. Następny etap, myślę, że to będzie frazowanie, to będzie artykulacja, to będzie aplikatura. To jest wszystko to, co interesuje pedagogów z Mistrzowskiej Szkoły Pedagogiki Fortepianowej, którzy tu przyjeżdżają co roku z całej Polski, ale również z Ukrainy i otrzymują dawkę wiedzy pedagogicznej, która jest bezcenna, bo prezentowana przez praktyków, przez mistrzów, którzy na estradzie są codziennie i jednocześnie uczą innych, jak władać dźwiękiem, jak władać harmonią, pięknym dźwiękiem i jak władać przede wszystkim czasem. Od wielu lat jestem w Sanoku na konkursie Młody Virtuos, któremu przewodniczę jury. Jest to konkurs specyficzny, bo tak jak Państwo wiedzą, w większości konkursów, w zdecydowanej większości przyjeżdżają młodzi muzycy i walczą o miejsca, o pierwsze miejsce i tak dalej, i tak dalej. A ten konkurs ma taką specyfikę, że nie ma miejsc, są grupy. I tutaj organizatorzy świetnie to wymyślili. Proszę Państwa, atmosfera jest tu przecudowna. Ja tu siedzę od początku tego konkursu i powiem, że on po raz pierwszy, nie pamiętam, 2010-2011, to było 20 osób i to głównie ze szkoły w Sanoku, z myślą, żeby tych młodych ludzi, pianistów, zachęcić do grania, trochę do rywalizacji. I proszę Państwa, on się tak rozrósł, tak się spodobał w Polsce i nie tylko, że był rok rekordowy i proszę Państwa, było 180 osób, 180 młodych wirtuozów i musieliśmy podzielić całą tą chmarę wielką na trzy grupy i tak trwa to do dzisiaj. Jest troje albo nawet czworo przewodniczących, no ja mam pieczę nad całością i muszę powiedzieć, wszyscy przyjeżdżają, wszyscy zadowoleni, bo coś uzyskają, prawda, no jakiś tam medal, no oczywiście każdy by chciał złoty, ale każdy się liczy. I jest to naprawdę piękna, cudowna sprawa. Także ja tu promuję to, gdzie tylko mogę i chwalę Sanok, gdzie tylko jestem, w Polsce i poza Polską. A ile godzin dziennie ćwiczysz? Jak już umiem utwory i tylko sobie przypominam, to tak gdzieś 3-2 minutki, a jak uczę się, to gdzieś 40 minut. Gra przy pełnej sali czy w zaciszu domowym? Na pełnej sali. Przy pełnej sali. Raczej w domu. Na pełnej. Chopin czy Bach? Chopin. 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 Gamy czy etiudy? Etiudy. 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 Nowe utwory czy doskonalenie starych? Starych, bo nie trzeba się nawet tyle uczyć. Czas w muzyce. No jest to jedna chyba z najbardziej istotnych i ważnych, najważniejszych rzeczy, elementów w muzyce. Bardzo często, szczególnie młodzi ludzie, grają utwory szybciej, wolniej, ale nie zastanawiają się, że one, te utwory przebywają jakoś
przelewają się w czasie i ten czas jest bardzo istotny, szczególnie w utworach bardziej lirycznych, zasłuchanych. Młodzi ludzie nie czują tego. Ja mam taką swoją teorię. Utwory Chopina, Schuberta, tych kompozytorów z epoki romantyzmu, którzy żyli w XIX wieku. Te utwory dzisiaj nie wiem, czy one by były zapisane. Słuchajcie Państwo, jechał sobie taki kompozytor do domku, cisza. W ogóle właśnie czas przestał istnieć, jakieś tam światełko się paliło i on sobie pisał. A dzisiaj komórki, a telewizory, a samoloty, a gwizdy i tak dalej. No i potem mamy taką muzykę współczesną, też dobrą, też wartościową, ale inną. Także ten czas muzyczny jest bardzo ważny i ta umiejętność rozprowadzenia utworu, żeby tam, gdzie trzeba z przytupem, czy tak tanecznie zagrać, ale przede wszystkim, gdzie trzeba, żeby się tak zastanowić, tak się troszeczkę sobie pomarzyć. The road of a musician from the beginning, I think it starts with a very simple thing, that you like music. This is the beginning of the road. If you like it, if you love it, if genuinely it's inside of you for some reason, then the road can start. One thing is to be very lucky with your teachers and to find people that accompany you, that also love music very much and that have also not just love, but they have clear ideas about how to teach, what to teach, what is important in music. And they are very good in conveying also this, in transmitting these ideas and this love that they have for music to you. What happens next is that you develop, you practice. There is a lot of dedication that is involved, of course, a lot of hours, a lot of discoveries, a lot of exploration, sometimes frustration. And it's a discovery that never finishes, because every day you realize that, of course, there are composers, there is the music they wrote, but there is also just music, which is just what is there, not what personality, let's say, wrote something, but what is simply there. And when you realize that this is even more important than the composer itself, then you become also more free, because then you are really in contact just with music and not with some abstract idea. So I think the road of a musician is a pretty unique one. It's a very internal road. Everything happens very much inside of you, inside of your mind, inside of your heart, inside of your body. But at the end, the most beautiful part, for me at least, is to play in front of an audience. And I think this is the end point of the road of a musician, which starts simply with fascination and ends with giving something to an audience that is there for you. So I'm very lucky and very grateful to be a musician. And I hope there will be many, many more musicians. I'm sure there will be, and we will be here to share music with each other and with the rest of the world. Umiejętność zarządzania czasem w kontekście prowadzenia firmy, rozwoju osobistym, a szczególnie w kontekście kreowania muzyki jest ważnym elementem, który powinni opanować szczególnie muzycy. Dlatego, że dźwięk potrzebuje czasu. Czasu przed dźwiękiem, w trakcie trwania i jego zakończenia. Ale to nie wszystko, bo cała muzyka kryje się pomiędzy dźwiękami. To tam szukamy ekspresji, tam szukamy inspiracji, tam szukamy tego wszystkiego, co jest potrzebne do wykreowania kolejnego dźwięku w kontekście całego utworu. A jeśli mówimy o czasie na organach, to trzeba wziąć pod uwagę taki czynnik, jak dźwięk na organach niektórych, szczególnie pneumatycznych, wymaga czasu. On nie dzieje się w czasie rzeczywistym, tylko mamy jakieś opóźnienia. A biorąc pod uwagę przestrzeń kościoła i zagospodarowanie tą przestrzenią, wymaga czasu, innego postrzegania i słuchania tej muzyki. Dlatego umiejętność zarządzania czasem w kontekście muzyki jest bardzo ważnym elementem, który trzeba opanować.
pod innym kątem, znaczy rozumiemy czas w jazzie, bo to bardziej dotyczy rytmu. Dwa poziomy rytmiczne. Nie trzeba myśleć, że w ogóle swing to odkrycie zrobił, bo to wszystko idzie od historii muzyki, od klasyki. I konkretnie co? My mamy dwa poziomy rytmiczne. Mamy, znaczy, poziom numer jeden. Wyobraźmy sobie na przykład zespół, rytm sekcja, która gra rytmicznie, znaczy to jest poziom numer jeden. Przykładowo perkusja, kontrabas, tam gitara. No. I solista, no pianista. Pianista improwizuje i gra drugi poziom. Na czym polega ten drugi poziom? On gra w tym samym pulsie, ale trochę z opóźnieniem czasowym. Na odrobinę, ułamek jakiś tam z tyłu. I ta różnica między pierwszym i drugim poziomem daje odczucie tego czasu. No i to jest bardzo ważne dla jazzowych muzyków. Właśnie czuć, grając, wyczuwać ten pierwszy poziom, a być znaczy w tym drugim i nie cały czas oczywiście, bo funkcje u solista mogą przeskakiwać, znaczy na funkcje akompaniamentu, gdzie trzeba będzie przeskoczyć na ten pierwszy poziom. Na tym polega, bo ten czas w muzyce jazzowej. Muzyka historyczna, instrumenty historyczne to jest w ogóle coś, co jest w czasie takie trochę przesunięte. My sięgamy po te dawne rzeczy, które były tworzone wieki temu i trochę staramy się ten czas przeszły przenieść do dzisiaj, pokazać jak to brzmiało kiedyś, chociaż oczywiście słuchacz jest zupełnie inny, bo mamy inne warunki. To jest taki ciekawy aspekt też, że czas w tej muzyce dawnej jest trochę inaczej postrzegany, dlatego że wówczas czas ludzie mierzyli inaczej. Kiedyś muzyka była pisana po to, żeby ten czas wypełnić, ponieważ oni go mieli wolnego, nie byli zajęci tyle rzeczami, co my dzisiaj i po prostu sobie wypełniali go muzyką dla przyjemności. Dzisiaj staramy się znaleźć czas na to, żeby tej muzyki posłuchać i często robimy to w biegu. Często mamy CD i mówimy, a posłucham sobie później, nie muszę teraz. A kiedyś to było takie jednorazowe, zagrało się i się doceniało to, że ta muzyka istnieje, że ma się możliwość posłuchania i potem ten wspaniały utwór szedł już do archiwum, był wykonany raz i koniec, także była jedyna możliwość. Myślę, że bardziej wtedy doceniali to, co mają, że ta muzyka jest dana tu i teraz. Jeśli chodzi o czas, to wydaje mi się, że to jest związane jakby z wiekiem. Im człowiek jest starszy, tym ten czas jest bardziej oczywisty, że na przykład młody człowiek w życiu też się po prostu spieszy. Spieszy się do różnych rzeczy, spieszy się do kariery, spieszy się, żeby coś tam osiągnąć. Natomiast od jakiegoś okresu, nie wiem, czy to może od 40, czy może być wcześniej, Zimmermann na przykład, on w wieku 18 lat grał tak jak bardzo dojrzały pianista. Prawda? I są tacy pianiści, którzy zdobywają właśnie pierwsze nagrody przez to, że oni kształtują utwory w czasie, który jest charakterystyczny dla bardzo dojrzałych już artystów. Natomiast ważne jest dla młodego człowieka, żeby dobrze wyliczyć pauzę. Jeżeli tam są pauzy, to nie spieszyć się z zaczynaniem, tylko pomyśleć sobie, a jeszcze trochę później i wtedy jest tak, jak powinno być. Czas jest bardzo ważny i od czasu zależy interpretacja. Jeżeli ta interpretacja jest taka pełna, to ona musi mieć czas. Natomiast jeżeli ktoś się spieszy, to wrażenia są krótkotrwałe. O, jak on szybko gra, jak ten Chińczyk, nie? Czy ten Japończyk kiedyś tam. Ale oni też już w tej chwili doszli do takich rezultatów, że oni zdobywają pierwsze nagrody. Ostatnio konkurs dyrygencki, pierwsze 5 nagród Chińczycy. I na koncertach, na festiwalach czy na konkursach oni zdobywają, bo oni już po iluś tam latach mają po prostu wszystko. I ten czas też.
Jak wykorzystać czas na scenie? Proszę Państwa, oczywiście to zależy od tego, czy mamy widownię na sali. Jeżeli mamy widownię, to oczywiście mamy jakiś występ. Jeżeli mamy występ, to trzeba mieć strategię tego występu. W moim przypadku jako mima, na czym to polega? No najpierw trzeba widownię zdobyć, czyli jeśli widownia mnie nie zna, zwłaszcza kiedy gram gdzieś za granicą, gdzie powiedzmy moje nazwisko nic nikomu nie mówi, trzeba zacząć od tego, że trzeba zdobyć serce widowni. Tu polecam jakiś rodzaj popisu technicznego. Każdy w swojej sztuce coś takiego potrafi, więc na pewno warto od czegoś takiego zacząć. I trzeba pamiętać, że ja się zajmuję humorem, więc nie każdy rodzaj humoru jest dobry na początek. Często jest tak, że scena, która jest finałowa, wcale nie byłaby taka fajna, gdyby była zagrana na początku i odwrotnie. Scena, która jest zagrana na początku, nie nadaje się do tego, żeby była sceną finałową. W związku z czym, co najlepiej? No najlepiej jest mieć taką strategię śmiechu, jak ja to mówię, czyli trzeba ludzi poprowadzić poprzez kolejne nastroje. Najpierw zdobywamy szacunek, potem zaczynamy się bawić, potem doprowadzamy to wszystko do jakiegoś absurdu, który na początku byłby na pewno niewskazany. No i oczywiście musi być mocny finał, najlepiej jest jakimś udziałem publiczności, wciągnięciem ludzi również w tę aktywność i to pozwala przeżyć naprawdę głębokie emocje, głęboką radość. Także myślę, że ten czas na scenie musi być w pewien sposób rozplanowany. Oczywiście spektakl nie może być ani za krótki, ani za długi. Za długi powoduje, że nawet jakbyśmy nie wiem, jakie pyszne rzeczy jedli, ale jeśli będą ciągle te same, no to niestety w końcu się znudzą. Więc myślę, że zawsze trzeba też wyważyć. W przypadku pantomimy to jest powiedzmy te 60 minut plus jakieś tam wisy ewentualnie. I myślę, że to jest dobry czas na to, żeby pokazać, dać radość, pokazać możliwości pantomimy. Natomiast w pianistyce być może ten koncert powinien być nieco dłuższy niż tylko 60 minut. Ale tak czy inaczej, myślę, że bardzo ważna jest taka strategia całości rozplanowania, poprowadzenia emocji widzów w taki sposób, żebyśmy to my byli tymi, którzy planują, prowadzą, przeprowadzają tę swoją myśl. Z całą pewnością układ nigdy nie może być nieprzemyślany, przypadkowy. W przypadku komedii, tak jak jest u mnie, często zmieniam układ w trakcie trwania spektaklu, dostosowując się do reakcji publiczności. Po prostu słysząc śmiech, dowiaduję się, jaka jest publiczność, dowiaduję się, jakie mają gusta, jaki mają poziom intelektualny, jakie mają pragnienia. I bywa często tak, że tytułów mam przygotowanych więcej niż zagram. I te tytuły zmieniam w trakcie, żongluję nimi. Także mój akustyk ma problem, ponieważ nigdy nie wie, jaki będzie następny tytuł, a przynajmniej nie może mieć takiej pewności. Natomiast mnie to daje swobodę kształtowania programu na bieżąco, dostosowywania go do publiczności. W przypadku komedii myślę, że tak jest lepiej, że lepiej jest znać widza, poczuć go i do niego się dostosować. Czy w pianistyce jest to możliwe? Nie wiem, nie jestem pianistą, to już jest, że tak powiem, Państwa wybór. Oczywiście mam świadomość, że mówię do artystów, pianistów, muzyków, którzy również starają się zdobyć serca publiczności. I właściwie to wszystko, co chciałbym powiedzieć na temat czasu na scenie. Nie będę dużo mówił, bo w końcu jestem mimem. Do zobaczenia. Well, I think the music is an international language and we're proud to say that we're native speakers of this language. And I think this is probably the most touching way of communication when it comes to a real explanation of life existence or some deep emotions that you probably cannot express using general words, let's say in English or in different language. So music really helps us to bring the main core idea of what we are actually searching for in our life. That's my idea. I'm sorry, so I just sigh. 'Zwykle ja nie mówię tutaj o forum w Sanaku, ale generalnie z mojego doświadczenia. Większość młodych ludzi gra trochę tak, jak im każe pedagog, bo są grzecznymi uczniami, ale większość po prostu gra. Palcami gra na fortepianie. Natomiast
kwestia czasu w muzyce. Obowiązkowo trzeba w tym momencie uruchomić swoją wyobraźnię. Tak, żeby interpretacja, z którą mamy do czynienia, z którą chce przedstawić uczeń czy student, żeby ona była pewną narracją, opowiadaniem o czymś. O czymś, co student powinien albo musi nawet sobie wyobrazić. A żeby coś opowiadać, trzeba robić przecinki, trzeba stawiać kropki, trzeba stawiać znaki zapytania. To jest w muzyce niezapisane w nutach. To trzeba sobie wyobrazić i z tą wyobraźnią otwartą na swoje pomysły i sugestie oczywiście pedagoga, trzeba interpretować to, co jest zapisane czarnymi nutkami na papierze. Bez tego jest to tylko czyste wykonywanie zapisanego tekstu nutowego, ale nie mamy jeszcze wtedy do czynienia z wyobraźnią. Szczególnie u Chopina każda nuta jest jakby słowem. Każda fraza jest zdaniem. To zdanie musi zawierać w swojej wyobraźni, musi student przedstawić pewien tekst swojej ballady, swojego nokturnu, swojej narracji. Jeśli gra tylko i być może gra świetnie, precyzyjnie i zgodnie z tekstem zapisanym, to jeszcze nie jest interpretacja. To jest po prostu wykonanie czegoś, co zostało zapisane, ale tak jak aktor na scenie, przecież on nie czyta w teatrze, powiedzmy. No, on nie czyta tekstu, tylko go interpretuje. I jego głos zawsze jest bardzo zróżnicowany. Tam zdania i melodia tych zdań. A czas w muzyce to jest właśnie to, żeby znaleźć czas potrzebny na realizację swojej interpretacji. To nie jest granie, tylko interpretowanie. Interpretowanie łączy się bezpośrednio z narracją, z opowiadaniem, a to opowiadanie musi czasami coś przyspieszyć, czasami coś zwolnić, czasami zatrzymać się i pokazać, że interpretując jakby improwizujemy. Tworzymy ten obraz zapisany w nutach na papierze, tworzymy swoją wersję tego. Najważniejsze w muzyce, żeby pokazać swoją osobowość, która nie może być kwadratowa albo trójkątna, określona, tylko musi być pełna sekretów, niedomówień albo takich zdecydowanych domówień, ale to musi być inne, różne od wykonania mojego kolegi czy koleżanki, którzy powinni mieć swoją wyobraźnię, swój tekst, swoją balladę zapisaną w wyobraźni. Inaczej właściwie moglibyśmy spotykać się z wykonaniami, które niczym się nie różnią. Są wszystkie idealne. Technicznie w ogóle tak, wszystko jest zapisane tak jak w nutach i tak wykonane jak zapisane w nutach. Tylko to nie mówi, nie śpiewa, nie ma tego właśnie elementu czasu w muzyce, opowiadania. I tego właściwie życzę wszystkim naszym tutaj uczniom, wykonawcom, uczestnikom forum. Z najlepszymi życzeniami. Motywem przewodnim, tematyką tegorocznego spotkania młodych artystów z mistrzami jest bardzo skomplikowana kwestia czasu w muzyce. Chcieliśmy się odnieść również do mistrzowskich interpretacji Tatiany Szebanowej, która swoją fenomenalną grą przenosi nas w zupełnie nowe rejony, które wielki pianista i kompozytor Ferenc Liszt określał jako transcendentalne. I rzeczywiście ta wielka artystka, wybitna pianistka przeszła bardzo długą drogę w swoim wielkim rozwoju. I mimo tego, że czas wydaje nam się, iż coraz szybciej płynie, mimo zmian w estetyce wykonawczej, innych instrumentów, innego odbioru młodych pianistów czy publiczności, jej sztuka, jej interpretacja
cały czas pozostaje dla nas bardzo inspirująca i jest punktem odniesienia dla wszystkich młodych pianistów do osobistej refleksji o sztuce. I zawsze u Tatiany Szebanowej w jej postawie bardzo pokornej wobec wybitnego twórcy była ta chęć ukazania prawdy, autentyczności. Tam nie było popisowości gestów wirtuozowskich, jak to się zdarza u niektórych młodych pianistów, brawurowych temp, ostrego grania, mocnego dźwięku. U Tatiany Szebanowej zawsze był klimat intymności i poszukiwania tego głębokiego sensu. Tatiana Szebanowa miała z pewnością wielką świadomość tego, jak ten czas coraz szybciej jej upływa. Miała również świadomość, że ten czas to znaczy nieuchronność losu jej, ale w zasadzie każdego z nas przecież, prawda? Był to czas przemijania i zastanawiania się, refleksji, co będzie dalej. Kolejny wymiar czasu w muzyce w przypadku tej wielkiej artystki to był czas życia. A więc ten moment zamknięcia klamrą odpowiednią datą w czasie, kiedy ona zakończyła rejestrację utworów Chopina, tych nagrań i zrealizowała swoje największe marzenie artystyczne w życiu. I moment również jakże symboliczny w czasie, to jest moment jej tragicznego odejścia. A proszę Państwa, była to data dnia 1 marca, a więc data, w którym urodził się Fryderyk Chopin. Tu już właściwie więcej nie możemy nic komentować. I pomimo upływu czasu, w tej sztuce jest zawsze głębokie piękno, głęboka prawda. I wydaje mi się, że Tatiany Szebanowej fizycznie nie ma z nami, ale ona jest duchowo z nami. I ona nam powiedziała, że mamy mieć wiarę, głęboką wiarę w prawdę i w piękno, bo to nigdy nie zginie. Obojętnie w jakich czasach będziemy żyć i jakie tragiczne wydarzenia będziemy przeminać. Pewne wartości są pozostają zawsze z nami do końca i myślę, że to jest czas głębokiej nadziei i wiary w piękno i w prawdę. I takie przesłanie Tatiana Szebanowa nam pozostawiła i za co jej bardzo, bardzo dziękujemy. I myślę, że dla nas wszystkich jest bezcennym źródłem wiary, nadziei i miłości do muzyki. A dla Ciebie czym jest czas w muzyce?